Kochani, witam was bardzo, bardzo mocno z mojego serca gorącego. Dlaczego gorącego? Bo jesteśmy na strefie zero. Jak widzicie, strefa zero się już właśnie zaczęła. Dzieje się, jesteśmy w pierwszym wykładzie Krzyśka Demczuka, kolejni wykładowcy, kolejni pastorzy, wspaniali, cudowni ludzie będą głosić, więc za chwilę, więc pozostało mi powiedzieć tylko to ulubione słowo mojego kochanego operatora, czyli słowo zapraszam. Antonino, czy zdajesz sobie sprawę, że to jest najważniejsza rzecz w życiu każdego filmowca? Dlaczego? Co to jest najpierw, powiedz mi? Taśma. Gaffer, profesjonalnie mówi się na to gaffer. Wiesz dlaczego to jest najważniejsze? Bo ty możesz skleić wszystko, przykleić wszystko. Ale tak naprawdę, drodzy widzowie, chciałem wam przedstawić nasz nowy nabytek. Wspaniałą osobę Antoninę Tosię, która będzie nam pomagać, będzie z nami. Będzie prawdopodobnie naszą wspaniałą praktykantką. Pierwszy oddział jak Fundacji Rozwoju Praktykantów, więc jakby nowe tereny, nowe rzeczy przed tobą. Czy jesteś podekscytowana? Jestem podekscytowana. A jak bardzo? Bardzo. A pokaż to tak, pokaż to. To się nazywa podekscytowanie. I pamiętajcie, gaffer to podstawa życia każdego człowieka. Widzicie, jesteśmy na strefie i służymy. Dziewczyny właśnie organizują setki, nagrywamy aftermovie, nagrywamy też vloga dla was. Wszystko będziecie mogli obejrzeć. I jesteś Krzysiu. Jestem, pozdrawiam. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Sprawdzamy dźwięk, sprawdzamy też obraz, czy wszystko się zgadza. Jesteśmy tutaj na planie, tak, wywiadu. Czekamy na Krzysztofa Demczuka i na wielu innych mówców, którzy zaraz tutaj przybędą. I będziemy z nimi rozmawiać o tym, co się tutaj dzieje na 11. edycji Strefy Zero w Jaworznie. Proszę bardzo, mamy Michała Wodarczyka, bardzo pastor wspaniały Michał Wodarczyk, Kościół bez wstydu, czyli? Kościół, który jest autentyczny i kocha. Amen. Piękna, najważniejsza odpowiedź. Dziękujemy, do zobaczenia za chwilę. Jak masz na imię? Natalia. Natalia, słyszałem, że ty będziesz tu dzisiaj głosić. Tak się zanosi. Czy jesteś podekscytowana? Bardzo. O czym będziesz mówić? Zdradź jakiś taki jeden najważniejszy punkt, taki, który złamie wszystkich serca i powiedzą amen, Bóg jest super. Będę mówiła o przymierzu pokoleń. Ja już mi się podoba. Jutro pocisnę stałej siły. Jak Krzysiu Kacprowicz prosił. Wciąż jesteśmy na strefie i zobaczcie, kogo spotkaliśmy tutaj przy okazji. Proszę bardzo. No, Miasto Music. Pamiętacie ich pewnie z naszego uwielbienia w jedności. Jak nie, to możecie je zobaczyć. Link w opisie. Jest. A tutaj kolega zmienił profesję. Tak, znudziło mi się śpiewanie. Wow! W ogóle, drodzy widzowie, musicie wiedzieć, dlaczego w ogóle jesteśmy na strefie zero. Jesteśmy tu ze względu na to, że kochamy serce tych liderów tej konferencji, wierzymy w to, co robią i chcemy ich wspierać medialnie, jak tylko potrafimy, bo naprawdę kochamy projekty, które budują jedność, są ewangelizacyjne i mówią o Panu Bogu w wspaniały, cudowny sposób. Są po prostu projektami, którym się nie wstydzimy, są kościołem, którego się nie wstydzimy. Jak się masz? Ty tam? Ty jak się masz? Ja świetnie się mam. Mam tutaj kawkę, więc mam się świetnie. A ja mam się bardzo dobrze w tym drugim dniu, który jest pełen oczekiwań ze względu na to, że są cudowni wykładowcy, wspaniali prelegenci. To będzie po prostu dobry dzień. Ale bajera! Kamera na mnie patrzy. I też nie mógłbym tego powiedzieć, że jesteśmy tu ze względu na wspaniałe serce lidera tego wszystkiego, czyli Krzyśka Demczuka, który naprawdę w sercu ma przede wszystkim jedność, a my jako Fundacja Służąc Życiu zawsze chcemy przykładać obie ręce do takich projektów, które budują jedność, bo wierzymy w jeden prawdziwy Kościół, gdzie ludzie się kochają. My wracamy tacy nakarmieni, jakbyśmy mieli takiego porządnego, schabowego, wypili jakiś super rosół, bo jesteśmy naprawdę pożywieni i cieszymy się, że mogliśmy nasz mały paluszek przyłożyć do tego wyjątkowego eventu i dodać coś od siebie. A jedną rzecz chciałem wam pokazać, kochani, żebyście pamiętali, że tak naprawdę zakotwiczyli wasze życie w myśleniu o tym, że nie jesteśmy dlatego tylko dla naszych braci i sióstr, ale jesteśmy dla ludzi, których jeszcze w Kościele nie ma. Żebyśmy do nich wychodzili z przesłaniem właśnie miłości, z tym przesłaniem, które właśnie ma strefa zero, czyli kochaj bliźniego swego. Musimy kochać tych ludzi dookoła nas i pamiętajcie, zakotwiczcie wasze serca właśnie w tej myśli, że mamy kochać tych ludzi dookoła i głosić Ewangelię. A teraz zostało nam tylko się spakować, czyli musimy wsadzić to wszystko tam. Właśnie.
właśnie, tak to wygląda. Trzeba teraz po prostu wszystko spakować. No, no to nie wejdzie. Nie da rady, tego nie pomalujesz. Jak nie wejdzie? Zaraz ujej. Kochani, co? Nie da się? Da się, wszystko się da, proszę bardzo. Podach spakowany, teraz trzeba tylko przykryć kotyczkiem i jak to mówią, mandżur spakowany, czas ruszyć w podróż. W stronę słońca. Miał być już koniec. Co robimy? Jedziemy do domu. Koniec już. Koniec. Koniec. Kochani, to był piękny weekend, a teraz możemy tylko powiedzieć tyle, że wracamy szczęśliwi do domu, najedzeni, zadowoleni, a przede wszystkim duchowo zbudowani. Żegnajcie. A fajnie było?